Kiedyś, gdy przeglądałem sobie mapę dzielnicy Wesoła, to nieco się zdziwiłem, bo natrafiłem na pewną ulicę, której nazwa w sumie jest dość nietypowa jak na tą część Warszawy. Ulica ta nazywa się Tramwajowa. A nazwa ta nietypowa jest, ponieważ najbliższy tramwaj znajduje się gdzieś tam, na Gocławku, kilka kilometrów stąd. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego ulica ta nazywa się tak, a nie inaczej, i okazało się, że to, że w tej chwili nie jeździ tędy tramwaj, to nie oznacza, że nigdy tędy nie jeździł. Cykl warszawski. Ulica Tramwajowa, o której przed chwilą powiedziałem, znajduje się w zachodniej części Starej Miłosny, czyli największego i najstarszego osiedla dzielnicy Wesoła. W zdecydowanej większości znajduje się ona w lesie. Zaczyna się w okolicy Traktu Brzeskiego i biegnie w las, gdzie przechodzi już na terenie Wawra w ulicę Mchów. Znajduje się przy niej zaledwie kilka domów. I pewnie teraz sobie myślicie, ale zaraz, skąd i dlaczego w takim miejscu tramwaj? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, cofnijmy się do końcówki XIX wieku. Był to czas, gdy na terenie Warszawy i w jej okolicach powstawały kolejne linie kolejek wąskotorowych. W 1891 roku swoje funkcjonowanie rozpoczęła kolejka wiranowska, kursująca początkowo spod Belwederu na Czerniaków, a pod koniec swojego funkcjonowania docierała aż do Piaseczna. W 1897 roku pojawiła się kolejka marecka, jeżdżąca najpierw z Targówka do Marek, a pod koniec swojego funkcjonowania z Pragi aż do Radzymina. 1898 to rok uruchomienia kolejki grójeckiej na trasie z Placu Unii Lubelskiej do Piaseczna. 10 grudnia 1900, po półtorej roku budowy, kursowanie rozpoczyna kolej Jabłonowska, zaprojektowana przez inżyniera Krzysztofa Kiersnowskiego, nie mylić z aktorem Krzysztofem Kiersznowskim. Początkowo kolejka kursowała na trasie z Jabłonny do stacji Warszawa Most, która znajdowała się nad Wisłą, wzdłuż dzisiejszej ulicy Wybrzeże Szczecińskie, pod dzisiejszym mostem Śląsko-Dąbrowskim, a wówczas mostem Kierbedzia. Jej trasa przebiegała dzisiejszymi ulicami: Zegrzyńską w Jabłonnie, Modlińską, Jagiellońską, następnie odbijała nad Wisłem do stacji Most. Kolej początkowo miała być krótsza, jednak w 1901 roku otwarto odcinek od stacji Most do Wawra. Pociągi odtąd kursowały ulicami Zamojskiego, Grochowską i Płowiecką. Co ciekawe, wybudowany w 1912 roku budynek stacji w Wawrze przetrwał do dziś. Znajduje się pod adresem Widoczna 6 i jest w całkiem dobrym stanie, choć był nieco przebudowywany. Obecnie budynek jest siedzibą kilku firm, w tym m.in. zakładu pogrzebowego. W tym samym roku, w którym kolej Jabłonowska pojawia się w Wawrze, wspomniany wcześniej inżynier Kiersnowski opracowuje projekt nowego połączenia, od Wawra aż do Wiązowny. Tutaj warto wspomnieć, że w różnych publikacjach pojawiają się prawdopodobnie sprzeczne informacje, gdyż według jednej projekt pojawia się właśnie w 1901, a według innej kto inny rozpoczął starania o koncesję na jej budowę już 4 lata wcześniej, w 1897. Oczywiście mogę się w tej kwestii mylić. Tak czy siak, projekt tej trasy autorstwa inżyniera Kiersnowskiego, jak i kilku innych nowych tras, zostaje złożony w 1903 roku u władz gubernialnych, które musiały projekty te zatwierdzić. Coś konkretnego w sprawie budowy nowej trasy zaczęło dziać się 3 lata później, gdy spółka udziałowa budowy kolei konnej Wawer-Wiązowna, w skład której weszli właściciele okolicznych zakładów przemysłowych i posiadłości, wielcy entuzjaści stworzenia takiego połączenia, panowie Langer, Chrzanowski, Podobalski i Kleniecki, otrzymuje koncesję na jej budowę. Tutaj także występują pewne nieścisłości, ponieważ inne źródło mówi o wydaniu koncesji już w 1904 roku, a nie 1906, i następnie o odstąpieniu czy też odsprzedaniu jej spółce. No cóż, ważny dla tej opowieści jest natomiast fakt, iż budowa linii rozpoczęła się latem 1907 roku pod kierownictwem i według ostatecznego projektu Henryka Husa, budowniczego kolei wilanowskiej. Ze względów oszczędnościowych były na niej wykorzystywane odpowiednio zregenerowane materiały używane. Nowa linia o długości 7,5 km została oddana do użytku już w 1908 roku. Tak jak kolej Jabłonowska, szerokość toru wynosiła tutaj 800 mm. Przejazd całą trasą zajmował około 40 minut. Pomimo planów, kolejka nie dotarła jednak do Wiązowny. Kończyła trasę w Starej Miłośnie, początkowo przy dzisiejszej szkole podstawowej nr 173, gdzie mieścił się wówczas urząd pocztowy. W 1910 roku trasa została przedłużona wzdłuż dzisiejszego Traktu Brzeskiego i ulicy Fabrycznej, gdzie mieściła się duża cegielnia.
Warto wspomnieć, że dawny zakład upamiętnia dziś rondo znajdujące się na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej i Gościńca, noszącą nazwę Starej Cegielni. Zanim opowiem o trasie kolejki, to muszę przyznać, że tytuł tego materiału oraz nazwa ulicy tramwajowej są nieco przekłamane, gdyż w rzeczywistości była to właśnie kolej, choć napędzana siłą koni, a jej wagony faktycznie przypominały bardziej tramwajowe, a nie kolejowe. Cała trasa nowej linii wyglądała w przybliżeniu tak, stan na rok 1938. Pierwsza stacja Wawer znajdowała się na dzisiejszej ulicy Wydawniczej, na wysokości stacji Wawer na kolei Jabłonowskiej. Dalej na południe znajdowała się stacja Wawer Towarowy, bowiem kolej konna transportowała także towary, a jeszcze dalej na południe na wysokości przystanku Anin na kolei Jabłonowskiej była stacja Anin, za którą kolej konna odbijała nieco na wschód, jadąc dzisiejszą ulicą Mieczysława Pożaryskiego. Tutaj przy fabryce aparatów elektrycznych Kazimierza Szprotańskiego znajdowała się stacja Międzylesie. Dziś w miejscu dawnej fabryki znajduje się m.in. centrum handlowe Feriowower. Dalej kolejka jechała dzisiejszą ulicą Żegańską i Aleją Dzieci Polskich. Tutaj znajdowały się stacje Kaczdół oraz Huta, przy znajdującej się tutaj Hucie Szkła. Nazwa tej pierwszej stacji to ciekawostka, gdyż Kaczdół to dawna nazwa Międzylesia. Wygląda na to, że nazwy te przez jakiś czas funkcjonowały równolegle. Możliwe jednak, że stacja Międzylesie i Kaczdół to jedna i ta sama, gdyż tak mówi jedno ze źródeł. Kolejka z dzisiejszej Alei Dzieci Polskich skręcała w ulicę Muchów, która później przechodzi w dzisiejszą tramwajową. Na tym odcinku znajdowały się dwie stacje, Wisilice i Wiśniowa Góra. Pociąg wreszcie wyjeżdżał z tramwajowej w trakt Brzeski, z którego skręcał w dzisiejszą ulicę Fabryczną, gdzie znajdowała się stacja końcowa Stara Miłosna wraz z trójkątem służącym do zawracania składów. Jak nie trudno dostrzec, kolej konna była ważna nie tylko dlatego, że zapewniała przewóz podróżnych, ale także umożliwiała transport surowców oraz gotowych produktów do i z zakładów przemysłowych położonych przy jej trasie. Istniały nawet cztery bocznice: do fabryki Szprotańskiego, do fabryki wyrobów żelaznych Chrzanowskiego, do Huty Szkła i do cegielni w Starej Miłośnie. O tym, że był to popularny środek transportu, może świadczyć fakt przewiezienia w 1909 roku ponad 50 tysięcy pasażerów. Zważywszy na to, że każdy pociąg to były dwa nieduże wagoniki i dwa konie, musiał tam panować niezły tłok. Do 1918 roku dziennie kursowało od 8 do 9 par pociągów, a w następnych latach 12. Kolejka pierwszy kurs rozpoczynała już o 6:30 rano, a ostatnie wykonywała po godzinie 1 w nocy. Kolej pomimo swojej popularności przegrała jednak z wojną. Swój ostatni kurs wykonała prawdopodobnie 7 września 1939 roku, a jej tory rozebrano w 1940. Warto wspomnieć, że była to najdłużej kursująca kolej konna w okolicach Warszawy. Dziś po kolei konnej Wawer-Wiązowna nie pozostał żaden ślad poza nazwą ulicy Tramwajowej i być może jeszcze czymś. Na ulicy Mchów, którą kolejka kursowała, znajduje się mostek nad kanałem wawerskim. Widać, że jest on stary jednak, czy aż tak, aby pamiętał czasy, kiedy znajdowały się tu tory, po których kursowały wagony ciągnięte przez konie? Tego niestety nie wiem. A teraz zastanówmy się, czy jeżeli wojna by nie wybuchła, to kolej do Starej Miłosny mogłaby kursować do dzisiaj? Moim zdaniem nie. Przemawia za tym kilka faktów. Kolej Jabłonowska w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo zaczęła przeszkadzać stołecznemu urzędowi miejskiemu. Na ulicach miasta zaczęło się pojawiać coraz więcej samochodów i tramwajów i w pewnym momencie nakazano usunąć tory wąskotorówki. Tak się jednak wówczas nie stało, ponieważ kolej Jabłonowską uratował wybuch II wojny światowej. Jej wagonami do Warszawy przemycono żywność i inne towary. Kolej Jabłonowska zaczęła jednak znikać stopniowo po wojnie. W 1952 roku zamknięto odcinek od stacji Warszawa Most do Otwocka, w 1956 likwidacji uległ odcinek od stacji Most do Jabłonny, a w 1963 roku kolejka przestała kursować na swoim ostatnim odcinku, czyli od Otwocka do Karczewa. Tamten okres był schyłkowy nie tylko dla kolei Jabłonowskiej, gdyż 11 lat później, w 1974 roku, zlikwidowano kursującą między Pragą a Radzyminem kolej Marecką. Kolej Grójecka z ulic Warszawy zniknęła w 1971 roku, jednak regularne przewozy pasażerskie między Piasecznym a Grójcem realizowała do 1991. Jest to jedyna istniejąca do dziś kolej wąskotorowa w najbliższej okolicy Warszawy.
Obecnie jest to atrakcja turystyczna, a w okresie wiosenno-letnim do jej stacji początkowej dowozi specjalnie uruchamiana linia 51, kursująca z centrum. Wracając jeszcze do kolei Jabłonowskiej. Choć nie ma jej już od tylu lat, to wciąż istnieją jej pozostałości w postaci budynków dworcowych, m.in. wspomnianego już w Wawrze, czy mniejszego w Falenicy. Do dziś przetrwał też znajdujący się w Otwocku most nad rzeką Świder, który pełni teraz funkcję kładki. W opisie filmu znajdują się linki do dwóch materiałów pokazujących bardzo dokładnie wszystkie istniejące pozostałości kolei Jabłonowskiej. Ale wracając do pytania o to, czy kolejka do Starej Miłosny mogłaby istnieć do dzisiaj. Myślę, że mimo swojej przedwojennej popularności i tak przestałaby kursować pewnie w latach 50., czyli wtedy, gdy zlikwidowano większość kolei Jabłonowskiej, ewentualnie nieco później w latach 60. czy 70. Pamiętajmy, że z każdym kolejnym rokiem na ulicach przybywało prywatnych samochodów, a także autobusów PKS, które chyba w największym stopniu przyczyniły się do likwidacji większości kolejek wąskotorowych na terenie Warszawy. Na koniec tego odcinka dwie ciekawostki. Kolej konna była przed laty bezpośrednim połączeniem Międzylesia i Starej Miłosny. Przez kolejne lata po jej likwidacji co prawda istniały bezpośrednie połączenia drogowe tych osiedli, jednak były to wąskie, często nieutwardzone i płotniste drogi przez las. Dopiero w 2016 roku otwarto bezpośrednie i dogodne połączenie, czyli ulicę Graniczną i przebudowaną Aleję Dzieci Polskich. Obydwa osiedla łączy obecnie linia autobusowa 147. A teraz druga ciekawostka. W latach 90. i 2000 pewna grupa mieszkańców Starej Miłosny, wówczas dzielnicy, jeszcze wówczas samodzielnego miasta Wesoła, była niezadowolona z poczynień Urzędu Miasta wobec ich osiedla. Padł nawet pomysł, żeby odłączyć się od miasta Wesoła i stać się samodzielną miejscowością. Jeden ze starszych mieszkańców Starej Miłosny na łamach miejscowego czasopisma zaproponował nawet, aby w herbie ewentualnej nowej miejscowości pojawił się właśnie tramwaj. Człowiek ten wspominał jeszcze czasy swojego dzieciństwa, kiedy podróżował on tutaj tędy tą kolejką i stwierdził, że chyba żadna inna miejscowość nie ma w swoim herbie tramwaju i to właśnie Starą Miłosną mogłoby odróżniać. A nazwa ta nietypowa jest, ponieważ najbliższy tramwaj znajduje się gdzieś tam, na Gocławku, kilka kilometrów stąd. Zacząłem więc zastanawiać się, dlaczego ta ulica nazywa się tak, a nie inaczej. Jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o małej ciekawostce. Na przełomie lat 90. i 2000. Pewna grupa mieszkańców Starej Miłosny nie była zadowolona z poczynień. Urzędu Miasta wobec ich osiedla. Człowiek ten wspominał jeszcze czasy, kiedy to właśnie podróżował tą kolejką tutaj i stwierdził, że Człowiek ten wspominał jeszcze czasy swojego dzieciństwa, kiedy podróżował on tutaj tędy tą kolejką i stwierdził, że chyba żadna inna miejscowość nie ma w swoim herbie tramwaju i to właśnie Starą Miłosną mogłoby odróżniać.